Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Makinosz, a przed wami kolejny materiał wideo z serii Super Mario Maker 2. I dzisiaj w programie, moi kochani, wracamy do niekończącego się wyzwania na normalnym stopniu trudności i dalej próbujemy dotrzeć do tych 256 ukończonych poziomów, co powinno nam zająć krócej niż dłużej, z tego względu, że jesteśmy już, słuchajcie, naprawdę blisko osiągnięcia tego jednego z celów, który chciałem osiągnąć przed zakończeniem właśnie serii Super Mario Makera 2, ale to nie znaczy, że później tego niekończącego wyzwania nie będziemy mogli kontynuować, albo że nie będziemy mogli, nie wiem, rozpocząć go od końca i, nie wiem, spróbować Iron Mana wyzwania albo coś w tym stylu, ale o tym pogadamy sobie na przestrzeni dzisiejszego materiału wideo, bo żeby nie przedłużać, po prostu już teraz zacznijmy. I tak właściwie, moi drodzy, jak możecie zauważyć na załączonym obrazku, do 256 poziomów brakuje nam 10 poziomów ukończonych. Innymi słowy, jeżeli się postaramy i jeżeli dzisiejsze poziomy będą łaskawe i ten algorytm dobory poziomów będzie bardzo łaskawy, to jeszcze dzisiaj uda nam się ten cel najzwyczajniej w świecie zrealizować. Jednakże, tak jak mówiłem we wstępie, nie oznacza to, że my tego niekończącego się wyzwania na normalnym stopniu trudności nie będziemy mogli później kontynuować. Nic absolutnie tutaj nie stoi naprzeciwko. Oczywiście prócz tego, że jeżeli nie będziecie chcieli widzieć tego konkretnego wyzwania na tym konkretnym poziomie trudności, już w tym stopniu trudności, to najzwyczajniej, moi kochani, nie będziemy tutaj próbowali na siłę niczego zrobić. Jednakże posłuchajcie mnie uważnie, ponieważ jest jeszcze jedna opcja, którą, no, chciałbym również podjąć się tego wyzwania, bo jest to ostatnio dość popularne, można by było powiedzieć, wyzwanie, jeżeli chodzi o Super Mario Makera 2. I ma ono sens. Chodzi o to, moi drodzy, aby najzwyczajniej w świecie przechodzić Super Mario Makera 2 w taki sposób, dodajmy do tego na właśnie tym normalnym poziomie trudności, przechodzić go w taki sposób, aby moi kochani tą grę przejść, ale nie pomijać żadnego poziomu, to jedno utrudnienie. A drugie utrudnienie polega, słuchajcie, na tym, że każdorazowo, jeżeli chociaż raz umrzemy podczas ogrywania tego niekończącego się wyzwania, musimy wyzerować wszystko. Innymi słowy, musimy po prostu rozpocząć całe wyzwanie od nowa, czyli tak jakbyśmy mieli jedno tylko i wyłącznie życie, co jest dość sporym utrudnieniem i rzeczywiście takie nazwanie tego wyzwania Iron Man Challenge, powiem wam, że absolutnie nie mija się z celem, bo wydaje mi się, że to jest chyba nawet nawiązanie do trybów gry, które możemy spotkać w grach pokroju XCOM i temu podobnych, bo najzwyczajniej w świecie tam chyba również tryb Ironmana się pojawia, który, no, najzwyczajniej w świecie nie pozwala nam zapisywać w rozgrywce i to, że przegramy w danym poziomie, czy też stracimy dane postaci podczas danej misji, najzwyczajniej w świecie oznacza, że tracimy je bezpowrotnie. Nie możemy się cofnąć, nie możemy w żaden sposób tutaj zrobić scam save'a, ani nic z tych rzeczy, plus poziom trudności jest mega, mega wygórowany. Tutaj, no, w tym wypadku polega to na tym, że jeżeli trafi nam się poziom, który jest absolutnie tragiczny, albo poziom, który ma nas strollować, no to automatycznie jedna śmierć w takim poziomie oznacza, że przegraliśmy i tyle. Ale to jest sztuczne utrudnianie. Mogłoby Nintendo, na przykład, widząc, że jest to dość popularne, to jest bardzo szybki fix, który dodaje tak naprawdę tą opcję, bo wystarczyłoby po prostu stworzyć dodatkowe pole do zaznaczenia, czy chcemy uruchomić
naszą grę, ten dany poziom trudności niekończącego się wyzwania, czy chcemy uruchomić najzwyczajniej w świecie... To było dziwne. Ale powiem wam tak, jeżeli chcemy uruchomić dane niekończące się wyzwanie w określonym stopniu trudności i chcemy właśnie włączyć ten tryb Iron Man, to wystarczyłby jeden przełącznik wewnątrz gry, który by to po prostu dodawał i wówczas każde życie, które byśmy zebrali, każdy one-up najzwyczajniej w świecie nic by nie robił, po prostu byłby ignorowany i dawałby nam po prostu punkty. Mielibyśmy jedno życie i nie moglibyśmy żadnego życia, nawet po zdobyciu 100 monet nie doliczałoby nam się żadne dodatkowe życie. To jest bardzo prosty fix, zwłaszcza, że no, to wyzwanie jest teraz mega popularne i ono podobno popularne było również na samym początku, jak Super Mario Maker 2 się pojawił. Pierwszy raz o nim teraz słyszę z tego prostego względu, że no nie oszukujmy się, w Super Mario Makerze 2 było dużo rzeczy do robienia i wyzwanie wymyślone przez graczy, które najzwyczajniej w świecie ma w jakiś sposób urozmaicić rozgrywkę w momencie, kiedy ta rozgrywka i tak już jest mega urozmaicona na tej zasadzie, że hej, przecież mamy tyle trybów gry, mamy tyle różnych rzeczy do robienia w Super Mario Makerze 2, że po co w tym momencie wymyślać jeszcze coś dodatkowego? No i wiecie co? I tak właściwie wychodzi na to, że to wymyślanie czegoś dodatkowego można było to zastosować już od samego początku, z tego względu, że w obecnym stanie, w jakim mamy Super Mario Makera 2, no to nie można powiedzieć, że ta gra jest w dobrym stanie. Zwłaszcza jeżeli spojrzymy na player base gry, który kurczy się diametralnie. I tu nie chodzi tylko o osób, o ilość graczy, które są w danym momencie dostępne, bo to jest jedna kwestia. Ale jest też druga kwestia taka, że na najzwyczajniej w świecie nie mamy też graczy, którzy mogliby zaproponować nam, jako graczom, jakichś dodatkowych, ciekawych rzeczy. To znaczy, ilość twórców poziomów, niezależnie czy te poziomy mają nas strollować, czy te poziomy mają sprawić, że wiecie, nauczymy się czegoś nowego, że poznamy zupełnie inny punkt widzenia, jeżeli chodzi o jakąś konkretną mechanikę. Powiem wam, że no niestety takich rzeczy w Super Mario Makerze 2 obecnie jest jak na lekarstwo. I wynika to właśnie z tego, o czym wielokrotnie tutaj wspominałem i co zresztą sami również mogliście zauważyć. Najzwyczajniej w świecie ta gra przez ilość rzeczy, które da się od tak po prostu zbudować w tej grze, bez jakiegoś dodatkowego, wiecie, wymyślania ze strony graczy, czytajcie, gracz ma zbyt dużo elementów, które może wykorzystać, aby stworzyć swój własny poziom, gdzie przy Super Mario Makerze 1 dużo rzeczy trzeba było samemu stworzyć i samemu spróbować jakąś mechanikę, przepraszam, nie mechanikę, jakiś mechanizm, tudzież jakąś przeszkodę spróbować samemu odtworzyć w momencie, kiedy tego gra nam po prostu nie dawała. Nie było to dostępne dla nas. A dlaczego nie było dostępne? Bo po prostu nie było tego wewnątrz gry, ale można to było przy pomocy odpowiednich środków i połączenia odpowiednich ze sobą elementów odtworzyć. Lepiej bądź gorzej, ale dało się coś tutaj zrobić. I druga sprawa jest też taka, że dużo było takich poziomów, może pamiętacie, w Super Mario Makerze 1, które pokazywały tylko i wyłącznie to, w jaki sposób budować jakieś
mechanizmy, jakieś właśnie ciekawe przeszkody i tak dalej. I przez to, że my te poziomy mogliśmy pobrać i mogliśmy się tymi poziomami w dowolny sposób zabawić i mogliśmy zobaczyć, jak właściwie ten mechanizm czy ta mechanika działa, w jaki sposób tak właściwie należałoby ją tutaj przygotować, żeby to miało ręce i nogi, było fajne. Gdzie przy Super Mario Makerze 2 zauważcie, że tego typu poziomów niestety nie mamy, bo no, w jaki sposób mielibyśmy taki poziom mieć, skoro pobranie poziomu najzwyczajniej w świecie daje nam absolutnie nic. Nie możemy go zobaczyć, nie możemy go zedytować w żaden sposób, więc tak naprawdę pobieranie tych poziomów istnieje w Super Mario Makerze 2 tylko i wyłącznie po to, aby móc w późniejszym czasie rozegrać jakiś poziom, który mamy podejrzenie, że zawiera w sobie jakąś mechanikę albo jakąś rzecz, która no najzwyczajniej w świecie niekoniecznie jest legalna i niekoniecznie jest postrzegana za coś normalnego. W tym sensie, że może być po prostu wynikiem błędu w grze, który został przez graczy odkryty, w jakiś sposób nie tyle, że udokumentowany, co wykorzystany, aby stworzyć fajny poziom. Albo poziom, który ma w sobie jakąś fajną mechanikę, jakieś fajne zastosowanie innych elementów, które możemy wykorzystać do budowy poziomu. I najzwyczajniej w świecie czerpie garściami właśnie z tego. Ale czy taki poziom jest, wiecie, czy jest w pełni legalny w tym sensie, że nie zawiera, czy też nie wykorzystuje jakiegoś glitcha wewnątrz gry, no to ciężko jest powiedzieć, ponieważ Nintendo w żaden sposób tutaj nie daje informacji zwrotnej nam, graczom, o tym, co według nich jest błędem, a co według nich błędem gry nie jest błędem gry, raczej błędem silnika, tak właściwie powinniśmy powiedzieć. I to jest ten problem, że mamy pewnego rodzaju brak komunikacji ze strony autorów gry, co my jako gracze możemy, a czego nie możemy zrobić. I jest to o tyle przykre i o tyle niefajne, że często gęsto, nawet jeżeli myślimy, że coś błędem nie jest, to może się okazać, że rzeczywiście błędem jest. Tylko że w Super Mario Makerze mamy dwie kategorie błędów. Można by tak to było na samym początku wspomnieć o tym. Mamy błędy takie duże, które rzeczywiście naginają zasady działania silnika gry. I to tak dość mocno je naginają. I to są błędy, które zazwyczaj, jeżeli wykorzystamy w poziomie, kończą się tym, że ten poziom wylatuje, a my jako gracze zostajemy w jakiś sposób ukarani za to, że wykorzystaliśmy taki błąd w naszym poziomie, bo nie dostosowaliśmy się do tych warunków użytkownika końcowego przy wgrywaniu danego poziomu do Curse Worlda, przecież marionetu. A z drugiej strony, moi drodzy, mamy błędy takie pomniejsze, które nie są w żaden sposób przez Nintendo traktowane jako coś złego, tylko raczej coś, co najzwyczajniej w świecie się oj przydarzyło. I tyle. Bo inaczej tego nazwać po prostu nie można. W żaden inny sposób. I w żaden inny sposób nie można też tutaj, wiecie, jakoś tego wytłumaczyć właśnie
inaczej niż jak to, że Nintendo being Nintendo as usual, można by rzec. I to jest ten problem, bo... Tak właściwie, moi kochani, dobrze, ja mam pytanie. Co tu się właśnie wyrabia i czym ten poziom chciał być, bo nie mam bladego pojęcia. Ale... Ale ogólnie rzecz biorąc, tak jak mówię, no niestety... Można by rzec, ta komunikacja pomiędzy twórcami a nami graczami jest bardzo, bardzo mocno zaburzona, jeżeli chodzi o Nintendo. O czym wielokrotnie Nintendo udowodniało i pokazywało, robiąc zupełnie coś innego niż gracze o to prosili. Ale z drugiej strony, patrząc na Super Mario Maker 2, niektóre rzeczy, o które gracze mocno prosili i które chcieli, aby się w Super Mario Makerze 2 pojawiły, no twórcy w jakiś sposób nas posłuchali i w jakiś sposób dostosowali się do tego, o co tak właściwie prosiliśmy. No, musimy wejść wyżej. Nawet nie wiem, o co chodzi w tym poziomie, bo nazwa poziomu była zapisana w języku, którego nie rozumiem. Hiszpański bodajże, albo... Tak, to jest chyba Otro Nivel Para Serpita. Nie wiem, czy nawet dobrze przeczytałem. Bo nie znam hiszpańskiego, moi drodzy. I najzwyczajniej w świecie, jeżeli popełniłem błąd czytając to, to wybaczcie. Ale nie gadam po hiszpańsku. Po niemiecku może trochę i dużo po angielsku, ale... Ale po hiszpańsku to niszto. Ale, wracając do tego tutaj rozważania, no to powiem wam tak, no Super Mario Maker jest dużo rzeczy, które są w tej grze kontrintuicyjne i naprawdę jest masa błędów, które powiedzielibyście, o, to jest błąd, który no najzwyczajniej w świecie jest dużym błędem silnika gry. Ale Nintendo uważa ten błąd, że on wcale nie istnieje. Jak na przykład fakt, że możemy w odpowiedni sposób ustawiając poziom i ukryte właśnie skrzynki w poziomie, możemy sprawić, że będziemy w takim middle state, jeżeli chodzi o naszego szanownego Mario, czyli nie będziemy ani to kucnięci, ani to nie będziemy w pełni wyprostowani i nasz hitbox, jeżeli chodzi o hitbox Mariana, no najzwyczajniej w świecie nie będzie ani duży, ani mały, będzie gdzieś pomiędzy, będzie wymuszony i będzie wyglądał zupełnie inaczej, niż wyglądać powinien. I zadziała również inaczej, niż powinien zadziałać. I ten błąd, mogłoby się wydawać, że ten błąd najzwyczajniej w świecie jest dużym błędem gry, no bo mamy Mariana, czy też jakąkolwiek inną postać, postać, którą kierujemy w grze, mamy w takim miejscu, czy też w takim stanie, że nie jest przez grę postrzegana jako postać duża, czyli wiecie, mamy Mariana właśnie z tym power-upem Super Mushrooma, wchodzimy, czy też generujemy odpowiednią sytuację i gra odczytuje nas, że nie jesteśmy kucnięci, czyli nie mamy tak jakby połowy naszego hitboxa, tylko mamy, ale nie mamy też pełnego hitboxa, tylko mamy coś pomiędzy. I dzięki temu możemy niektóre pułapki w zupełnie inny sposób tutaj przejść. W inny sposób możemy na nie zareagować przez to, że właśnie wprowadzimy naszą postać w taki, a nie inny stan. I to jest dość ciekawe, bo widać, że jest to ewidentnie jest to problem z grą. Na tej zasadzie, że ewidentnie jest to błąd w grze, ale
ale z drugiej strony... Z drugiej strony, no ciężko powiedzieć, czy to jest błąd grze, czy zamierzone, bo tak właściwie Nintendo w żaden sposób do tego błędu się nie odniosło i poziomy, które ten błąd zawierały, nie były ściągane. Tak samo jak wielokrotnie poziomy, które wykorzystują błąd polegający na tym, że mamy więcej niż określoną ilość czerwonych monet, ponieważ możemy, moi drodzy, poprzez to, jak monety są ustawione w Overworldzie, w grze, możemy spowodować ich duplikację. Czyli na przykład możemy zrobić jakąś monetę, która jest absolutnie niedostępna dla gracza. Czerwoną monetę. Może być absolutnie niedostępna dla gracza i nagle okaże się, że my ją podnieśliśmy, nawet nie wiedząc, że ją podnieśliśmy. I poziom pokazuje nam, wiecie, że mamy zebrać powiedzmy 5 czerwonych monet, a my widzimy 6, 7. Nagle się okazuje, że chwila, ale o co chodzi? Jest więcej czerwonych monet niż to, co my musimy zebrać. Ano z tego względu, że w odpowiednich miejscach umieszczając je w Overworldzie i w tym poziomie... Jest Overworld, czyli ten poziom, który jest główny i ten, wiecie, Secondary World, czyli na przykład, nie wiem, podziemia czy jakaś inna subsekcja poziomu najzwyczajniej, czyli ten sublevel, jak to zwykłem ja nazywać. I teraz wyobraźcie sobie, że umieszczając odpowiednio właśnie te monety czerwone, możemy je zdublować. Jeżeli jeszcze dodamy określone elementy. Ba, to, że jest limit sprite'ów, ale my możemy spowodować, że ten limit sprite'ów zostanie zwiększony, to jest też problem. Problem, słuchajcie, silnika gry. Najśmieszniejsze z tego wszystkiego jest to, że to w dalszym ciągu również nie jest w żaden sposób liczone przez grę jako problem, po prostu, wiecie, problem silnika gry. Nie jest to problem silnika gry. To jest po prostu pomniejszy błąd, który istnieje. Ale brońcie, panie Muchomorze, żebyście zrobili glitch, który was warpuje z jednej części poziomu do drugiej z wykorzystaniem automatycznego przewijania w poziomie. Brońcie, panie Muchomorze, żebyście wykorzystali ten glitch, który absolutnie nikogo nie krzywdzi, nie robi nikomu żadnego problemu, tylko potrafi przetransportować gracza z jednego miejsca na drugi w taki dość śmieszny sposób. Nie, to jest już za dużo, ale zduplikowanie jakichś przedmiotów, to nie, to absolutnie to może zaszkodzić. To nikomu nie zaszkodzi, przepraszam. Nie, to nikomu nie zaszkodzi. I wiecie, co jest gorsze? Że właśnie częściej jest tak, że te poziomy, które mamy te zduplikowane czerwone monety, mają jakieś bardzo, ale to bardzo niefajne glitche, które, znaczy inaczej, taki poziom często gęsto zawiera, czy też nie tyle, że zawiera, co ten błąd po prostu nie pozwala tego poziomu ukończyć, bo jeżeli nie wiecie, że o dublowanie tych czerwonych monet chodzi, to może się zdarzyć tak, że po prostu przez przypadek zbierzecie taką czerwoną monetę, której zebrać nie powinniście i po prostu softlockujecie się w takim poziomie, to według Nintendo to nie robi nikomu krzywdy, ale no najzwyczajniej w świecie... Ale już poziom, w którym... Poziom już, w którym najzwyczajniej mamy coś takiego jak to, o czym przed chwilą wspomniałem, czyli niewinne rapowanie gracza w innym kierunku,
Przecież nie tyle w innym kierunku, co przewrapowanie go w dość śmiesznych okolicznościach, aby znalazł się w innej części poziomu, co nikomu nie przeszkadza, bo najczęściej jest to wykorzystywane raczej po to, żeby strollować gracza, wiecie, gracz był gdzieś daleko w poziomie, nagle zostaje zrapowany i trafia na początek poziomu. To jest takie, wiecie, niewinne i takie zrobienie na graczu, co mi zrobisz, raczej nie tyle co mi zrobisz, co jak teraz zareagujesz na to, żeśmy cię przeteleportowali jakoby do innej części poziomu i wpadłeś w naszą pułapkę. Taka, wiecie, dosłownie zagranie graczowi na nosie, co jest absolutnie zrozumiałe, bo przecież o to chodzi, żeby czasami gracza wprawić osłupienie i sprawić, że gracz nie tyle, że się nad czymś zachwyci, co złapie się za głowę, to tak można zrobić, tak da się takie rzeczy zrobić w Super Mario Makerze 2, wow! Czyli dokładnie to samo odczucie, które towarzyszyło masie graczy podczas ogrywania Super Mario Makera 1. Ba, w Super Mario Makerze 1 najprawdopodobniej, jeżeli coś takiego zobaczyliście, to się da coś takiego zrobić, to pobieraliście ten poziom, aby rozkminić z wykorzystaniem tego pobranego poziomu i tego, jak autor ustawił odpowiednie rzeczy, w jaki sposób, moi drodzy, odtworzyć samemu dany mechanizm, daną mechanikę, gdzie w Super Mario Makerze 2 tego nie ma. Na szczęście jest internet i można to w inny sposób udokumentować. Szkoda tylko, że, tak jak mówię, co z tego, że zostanie to udokumentowane, jak Nintendo może stwierdzić, że najzwyczajniej w świecie zbudowanie takiego poziomu jest haniebne i w ogóle jak śmieliście coś takiego zrobić jako gracz i jaki sposób tutaj śmieliście najzwyczajniej w świecie w ogóle coś takiego zaproponować, coś stworzyć takiego, przecież to jest bardzo harmful, bardzo szkodliwe dla innych graczy. A wy żeście zrobili mały, śmieszny glitch, który nikomu nie szkodzi, bardziej jest zabawny, ale według Nintendo jest bardzo, ale to bardzo szkodliwy i bardzo brzydko żeście to zrobili. No niestety, Nintendo being Nintendo, as usual, najzwyczajniej w świecie, tak to można, moi drodzy, nazwać. I fajnie się gada, wszystko fajnie, wszystko pięknie, ale moi drodzy, ukończyliśmy 256 poziomów niekończącego się wyzwania na normalnym stopniu trudności. I powiem wam tak, to jest ten moment, w którym ja mogę powiedzieć, że kolejny z celów Super Mario Makera 2, który sobie założyłem przed skończeniem tej serii, udało się najzwyczajniej w świecie osiągnąć. I moje pytanie na koniec do was, co byście chcieli z tym zrobić? Czy chcielibyście, nie wiem, żebym zrestartował i te 256 poziomów wyrzucił najzwyczajniej w świecie do worka na śmieci i powiedział, słuchajcie, zaczynamy od nowa i bawimy się w Iron Man Challenge. Czy może chcielibyście zobaczyć kontynuację tego i po prostu od czasu do czasu taki właśnie odcinek przegadany, gdzie ja mogę coś więcej dodatkowego powiedzieć, podzielić się z wami jakimiś przemyśleniami i w tle po prostu mieć to niekończące się wyzwanie na tym normalnym stopniu trudności? Czy może po prostu ten niekończące się wyzwanie właśnie na tym, co tutaj widzieliście, stopniu trudności, w tym normalnym poziomie trudności, już do niego nie wracać i najzwyczajniej w świecie zająć się innymi rzeczami, nie wiem, powrotem do poziomów, które mi się podobały, które nie udało nam się przejść, bo właśnie mieliśmy licznik żyć, bo spotkaliśmy ten poziom w jakimś innym niekończącym się wyzwaniu i tak dalej, albo może powrót do, wiecie, do ogrywania losowych superświatów, albo jeszcze więcej specjalnie utworzonych superświatów, które mają w jakiś sposób reprezentować jakieś inne gry. Nie wiem, mają odwzorowywać świat The Legend of Zelda, mają odwzorowywać jakąś inną przygodę naszego szanownego Mario. Pamiętajcie, już zaczęliśmy ogrywać Super Luigi's Odyssey, a
jeszcze mamy na przykład Super Świat, równie dobrze zrobiony, równie doszlifowany, który najzwyczajniej w świecie odwzorowuje nam Super Luigi z 64. Tak, wiem, Super Mario 64, ale you know what I mean. Więc zawsze są jakieś wyjścia. Napiszcie śmiało w komentarzach, piszcie w ogóle śmiało te komentarze. Ja wasze wszystkie komentarze czytam. Zachęcam was zawsze do pisania tych komentarzy i po prostu wypowiedzcie się na to, co chcielibyście jeszcze w Super Mario Makerze 2 zobaczyć. Najzwyczajniej w świecie. A ja się z wami jak na razie żegnam. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wideo wam się podobał. Tak jak wcześniej już wspomniałem chwilę temu dosłownie, zachęcam was do tego, abyście pozostawiali po sobie komentarze, bo ja wasze komentarze wszystkie czytam i staram się na nie również odpowiadać w miarę swoich możliwości. Najczęściej odpowiadając wam po prostu komentarzem na komentarz, aczkolwiek zdarza mi się również odnieść do waszego komentarza, którymś z materiałów z tejże serii, w formie ustnej. I to by było na tyle. Dziękuję wam wszystkim serdecznie za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom, trzymajcie się, no i do zobaczenia wkrótce. Cześć!